Kujawsko-Pomorska Szkoła. Witajcie, cześć. Moi drodzy, kolejna lekcja. Lekcja wychowania, znaczy wiedzy o społeczeństwie. To jest coś, co jest bardzo ważne po to, abyśmy mogli w tym społeczeństwie żyć i wiedzieć, o co w tym wszystkim chodzi. Bardzo proszę, temat lekcji. Witam serdecznie. Dzisiaj wchodzimy już w nowy dział związany tak troszeczkę z życiem publiczno-społecznym, trochę o mediach też będziemy sobie rozmawiać. Dzisiejszy temat to organizacje pozarządowe, także zapraszam serdecznie. Witam zatem jeszcze raz i tak jak na wstępie wspomniałem, dzisiaj będziemy rozmawiać sobie o organizacjach pozarządowych. Mam nadzieję, że temat przypadnie Wam do gustu. Zapraszam zatem na dzisiejszą lekcję. Czym będziemy się dzisiaj zajmować? Otóż będziemy sobie troszeczkę rozmawiać na temat sektorów życia publicznego, o organizacjach tego trzeciego sektora. Tutaj głównie skupimy się na fundacjach i stowarzyszeniach. Będziemy mówić o tym, czym są organizacje pożytku publicznego. No i troszeczkę liźniemy tematu związanego ze społeczeństwem obywatelskim. A zatem, moi drodzy, obywatel w państwie demokratycznym ma naprawdę bardzo wiele możliwości funkcjonowania. Generalnie możemy to jego funkcjonowanie w takim państwie demokratycznym określić na trzy sektory, tak? Czyli trzy takie sektory działania. Pierwszy sektor to jest sektor publiczny, a zatem mówimy tutaj o administracji państwowej i samorządowej, a zatem obywatel ma możliwość pełnienia różnego rodzaju funkcji, czy to w administracji państwowej, czy to w administracji samorządowej, więc to jest jedna dziedzina życia w państwie demokratycznym. Drugi sektor to tak zwany sektor prywatny, a zatem są to wszelkiego rodzaju podmioty nastawione na osiąganie zysków. A zatem tu obywatel ma też bardzo szerokie pole do popisu, szczególnie w przypadku gospodarki wolnorynkowej. W tym sektorze mieszczą się wszelkiego rodzaju firmy, przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowe, od firm jednoosobowych po firmy, po potężne korporacje. Tak? A więc tutaj też olbrzymie pole do popisu. No i trzeci sektor to sektor, gdzie obywatel może wykazać się taką postawą prospołeczną. Mówimy zatem o organizacjach pozarządowych. Są to organizacje, które nie są nastawione na zysk, działają zatem pro publico bono, a zatem dla dobra ogółu, dla dobra publicznego. Nazywamy je również organizacjami non-profit, czyli takimi, które nie są nastawione na zysk, ewentualnie takiego angielskiego skrótu się używa NGO, czyli Non-Governmental Organizations. Tak, i to jest tutaj też olbrzymie pole do popisu dla każdego z nas. Moi drodzy, przejdźmy teraz do pojęcia społeczeństwo obywatelskie. Czy zastanawialiście się może kiedyś nad tym, czym takie społeczeństwo jest? Na poprzedniej lekcji mówiliśmy sobie o różnych typach społeczeństwa. Społeczeństwo obywatelskie zostało tutaj wtedy pominięte. Mówiliśmy o społeczeństwie masowym, przypomnę, o społeczeństwie postindustrialnym, konsumpcyjnym i tak dalej, informacyjnym i jeszcze kilka innych typów społeczeństw. Dzisiaj natomiast troszeczkę o społeczeństwie obywatelskim. Czym zatem jest takie społeczeństwo? Jest to, można by powiedzieć, takich ogół pozapaństwowych instytucji, organizacji, zrzeszeń i ruchów powoływanych przez obywateli, a także działających w tych strefie publicznej. Są one niezależne od państwa, czyli takie organizacje tworzone przez obywateli są niezależne od państwa, a przynależność do nich jest dobrowolna. Czyli to trochę inaczej jak w przypadku państwa, bo w przypadku państwa mamy ten przymus państwowy. Administracja państwowa działa zawsze na takiej, z taką władzą nadrzędną nad nami, prawda? Więc może wydawać polecenia na skalę społeczną,
I społeczeństwo tym poleceniom powinno, czy musi czasami podporządkować się, a państwo ma do tego odpowiednie instrumenty, żeby wymusić posłuszeństwo. Natomiast w przypadku społeczeństwa obywatelskiego jest to działalność o charakterze dobrowolnym. Czyli ja mogę, jeżeli chcę, ale nie muszę, jeśli nie chcę. Idea społeczeństwa obywatelskiego opiera się zatem na przekonaniu, że ludzie mogą skutecznie zadbać o swoje interesy, jeśli wezmą sprawy w swoje ręce i zaczną współpracować ze sobą dla osiągnięcia określonego celu. Ten cel może mieć charakter gospodarczy, społeczny czy jakikolwiek inny. No i teraz takie podstawowe podmioty społeczeństwa obywatelskiego. No, mogą to być podmioty gospodarcze, zrzeszające na przykład pracowników. Innym typem takich podmiotów społeczeństwa obywatelskiego są podmioty społeczne, związane na przykład z ochroną zdrowia, z edukacją i wiele, wiele innych. Mogą to być również organizacje o charakterze religijnym, kościoły, związki wyznaniowe, organizacje kulturalne czy polityczne. Tutaj na przykład takim przykładem, jeśli chodzi o organizacje polityczne, są bez wątpienia partie polityczne, prawda? Ktoś powie, a czy to nie przypadkiem jest pierwszy sektor działania, czyli ten sektor publiczny? No, moi drodzy, niekoniecznie. Partia polityczna jednak nie jest przymusem, prawda? Możemy do partii politycznej należeć, nie musimy, możemy być sympatykiem jakiejś partii i tak dalej. Zatem partie polityczne, mimo że otaczają się w kręgu tego sektora publicznego, tego pierwszego sektora, to jednak są organizacjami z sektora trzeciego. Warunkiem zaistnienia społeczeństwa obywatelskiego jest tak zwany kapitał społeczny, czyli poziom zdolności ludzi do współpracy między sobą w celu realizacji wspólnych celów. A zatem po pierwsze ludziom, żeby zrobić coś dobrego, musi się chcieć. Tak? I ten, jeżeli zatem mamy grupę osób, która chce zrobić coś dobrego, czy to dla swojej najbliższej społeczności, czy też może bardziej szerzej, ogólnokrajowo, to ten kapitał społeczny jest niezbędny. Co jeszcze warunkiem wspierającym rozwój społeczeństwa obywatelskiego jest istnienie odpowiednich rozwiązań prawnych. A zatem państwo demokratyczne powinno stworzyć takie mechanizmy prawne, żeby ułatwiać obywatelowi tworzenie różnego rodzaju organizacji, których celem będzie działanie pro publico bono. Ale czy ten cel jest konieczny, tak jak kapitał społeczny? Otóż nie, moi drodzy. Jeżeli spojrzymy chociażby na historię państwa polskiego, ten okres powojenny, kiedy to mamy system komunistyczny, a zatem system w zasadzie totalitarny, to tam również funkcjonowały różnego rodzaju organizacje o charakterze społecznym. Co prawda one działały nielegalnie. One były tłamszone, niszczone przez służby PRL-owskie, ale działały. Tak? A zatem zaistniał ten kapitał społeczny, czyli osiągnął on na tyle duży poziom, że ludzie chcieli ze sobą podjąć współpracę mimo grożących ich represji i działali. Ale oczywiście łatwiej takiemu społeczeństwu, jak społeczeństwo obywatelskie, jest się wykształcić w sytuacji, kiedy mamy państwo demokratyczne, kiedy państwo ułatwia tego typu działalność. Wrócę jeszcze do pojęcia kapitał społeczny. Otóż składnikiem kapitału społecznego jest przede wszystkim zaufanie. Bez zaufania po prostu nie uda się niczego dobrego osiągnąć. A zatem zaufanie rozumiane jako przekonanie, że członkowie grupy w relacjach między sobą będą przestrzegać ustalonych norm. Prawda? A więc tutaj wychodzi się z takiego zaufania, z takiego założenia, że jeżeli coś ustalamy, to będziemy trzymać się norm przez siebie przyjętych. Ponadto tym elementem zaufania, czy brak zaufania, powoduje konieczność oparcia funkcjonowania społeczeństwa na ścisłej hierarchii i systemie nadzoru.
W takiej sytuacji, no, jeżeli tego zaufania nie ma, to na pewno trudno będzie zyskać ten kapitał społeczny, jeżeli członkowie jakiejś organizacji nie będą sobie ufali, będą patrzyli sobie nawzajem na ręce, traktując swoich kolegów, koleżanki jak, nie wiem, jakichś takich potencjalnych złodziei. No i co jeszcze jest elementem kapitału społecznego? Więzi społeczne i obowiązujące w społeczeństwie normy. Tak? A zatem też, jeżeli istnieje sieć powiązań między ludźmi, sieć zależności, to na pewno łatwiej o ten kapitał niż w przypadku, kiedy tych elementów po prostu nie ma. Przejdźmy zatem teraz do przykładów takich organizacji o charakterze pro publico bono z tego trzeciego sektora. My dzisiaj skupimy się w zasadzie na dwóch typach. Są to stowarzyszenia i fundacje, dlatego że są to najczęściej funkcjonujące instytucje pozarządowe. Czym zatem jest stowarzyszenie? Przede wszystkim jest to zorganizowana grupa osób, która wyraża wspólne interesy oraz potrzeby swoich członków, a także dąży do ich realizacji w przestrzeni publicznej. A zatem, tak jak powiedziałem, grupa osób, wspólne interesy i potrzeby dążenia do realizacji tych celów w przestrzeni publicznej. Funkcjonowanie stowarzyszeń reguluje ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach, oczywiście z późniejszymi poprawkami. Zatem tutaj jest podstawa prawna. To prawo mówi, jak założyć stowarzyszenie, jakie ono ma możliwości funkcjonowania, finansowania, jak powinno być zorganizowane, etc., etc. Czyli tutaj stowarzyszenie, żeby mogło działać w przestrzeni publicznej, no powinno te normy spełniać. Co jeszcze? Jest potrzebne minimum 15 osób, żeby założyć stowarzyszenie. Te 15 osób uchwalają statut i wybierają komitet założycielski takiego stowarzyszenia. No i ten komitet założycielski następnie reprezentuje całą grupę, całe stowarzyszenie, załatwiając chociażby wszelkiego rodzaju kwestie związane z tą przestrzenią administracyjną, urzędową. Statut jest najważniejszym dokumentem takiego stowarzyszenia. Określa nazwę, cele, sposoby realizacji celów. Statut określa zasady członkostwa w stowarzyszeniu, czyli kto może, kto przystąpić i na jakich warunkach. Prawo polskie zakłada, że minimalnym wiekiem, w jakim można przystąpić do stowarzyszenia, jest 16 lat, czyli również osoby niepełnoletnie mogą przystępować do stowarzyszeń, ale takie osoby mają pewne ograniczenia. Po pierwsze, muszą uzyskać pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych. Ponadto nie mogą uczestniczyć czynnie w różnego rodzaju organach stowarzyszenia, czyli nie mogą pracować w zarządzie stowarzyszenia, czy też nie mogą uczestniczyć w walnym zebraniu jako takim organie najważniejszym każdego stowarzyszenia. Tak, a więc to statut określa, można by powiedzieć, wszystkie te niezbędne zasady funkcjonowania stowarzyszenia. I to, co jest niezwykle istotne, to, że stowarzyszenia posiadają osobowość prawną. Nabywają ją w momencie rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a zatem ten komitet założycielski wyłoniony przez grupę tych minimum 15 osób, prawda, musi złożyć do sądu rejonowego, do wydziału KRS specjalne dokumenty z prośbą o wpisanie do tego rejestru, tak, żeby uzyskać osobowość prawną. Co daje takiemu stowarzyszeniu osobowość prawna? No, moi drodzy, bardzo dużo. Przede wszystkim stowarzyszenie może zaciągać różnego rodzaju chociażby zobowiązania, kredyty, choć na przykład, prawda, na swoją działalność. Także ta osobowość prawna, no, stanowi to, powoduje to, iż takie stowarzyszenie staje się podmiotem prawa w Polsce.
Przykłady takich stowarzyszeń, no, działająca chociażby ogólnopolskie Stowarzyszenie Wiosna. Tutaj te grafiki zaczerpnąłem ze strony internetowej tego stowarzyszenia. Myślę, że sama nazwa Stowarzyszenie Wiosna może Wam niewiele mówi, ale to stowarzyszenie jest organizatorem corocznej wspaniałej akcji Szlachetna Paczka. Prawda? I tutaj obok też logo tej akcji organizowanej właśnie przez to stowarzyszenie. Poniżej, zaczerpnięte ze strony Się Pomaga, mamy logo Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych Ziemi Żywieckiej. A zatem tutaj celem tego stowarzyszenia jest wsparcie osób niepełnosprawnych mieszkających, żyjących na terenie ziemi żywieckiej. Moi drodzy, zatem stowarzyszenia mogą mieć charakter ogólnokrajowy, mogą mieć charakter bardzo lokalny, czy nawet zamykać się w ramach jakiejś jednej instytucji. Fundacje. To jest kolejna możliwość działania pro publico bono. Funkcjonowanie fundacji reguluje ustawa z dnia 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach, oczywiście z późniejszymi zmianami. Ustanawia ją fundator w oświadczeniu woli złożonym przed notariuszem lub w testamencie. I to jest taka dosyć istotna różnica pomiędzy fundacjami a stowarzyszeniami. Zatem fundacja jest określoną masą majątkową, a nie tak jak stowarzyszenie, związkiem osób. Fundacja również musi posiadać swój statut, podlega obowiązkowi rejestracji i podobnie tak jak stowarzyszenie ma osobowość prawną. Do sprawowania opieki nad majątkiem takiej fundacji oraz do realizacji celów statutowych fundacji powoływany jest zarząd fundacji. No i dwa też kolejne przykłady funkcjonujących w Polsce fundacji. Pierwsza to jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, wszystkim doskonale znana ze swej działalności. Druga, bardzo lokalnie działająca na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, jest to Fundacja na Rzecz Wspierania Turystyki Motocyklowej. Jeśli chodzi o logo Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, zaczerpnięte ze strony tejże fundacji, podobnie tak jak w przypadku Fundacji na Rzecz Wspierania Turystyki Motocyklowej, również logo zaczerpnąłem ze strony internetowej tej fundacji. Moi drodzy, zatem podsumujmy sobie te stowarzyszenia i fundacje, ich podobieństwa i różnice. Różnice to podstawa funkcjonowania, czyli stowarzyszenie opiera się na członkostwie, zrzesza osoby, które chcą działać w określonym celu. Tu najważniejszym organem zarządzającym stowarzyszeniem jest walne zebranie członków. Jest to, tak jak powiedziałem, najwyższy organ. Walne zebranie zatwierdza chociażby kwestie finansowe stowarzyszenia. Walne zebranie wybiera zarząd czy też członków innych instytucji stowarzyszenia. Z kolei fundacja to majątek. Czyli ten majątek jest pomnażany i wykorzystywany do realizacji określonych celów. Kolejne różnice między fundacją a stowarzyszeniem to kwestia twórców. Tak? W stowarzyszeniu mamy założycieli, czyli osoby, które podjęły wspólną decyzję o założeniu stowarzyszenia, wybierają spośród siebie przedstawicieli upoważnionych do rejestracji tegoż stowarzyszenia. Natomiast w przypadku fundacji wystarczy jedna osoba, czyli fundator. Osoba, która zakłada fundację, ustala jej statut, przekazuje określony majątek na realizację wybranego celu publicznego. Jakie są, przepraszam, podobieństwa pomiędzy fundacją i stowarzyszeniem? To jest struktura organizacyjna. Obydwie instytucje posiadają swój zarząd oraz inne organy. I teraz tak, zarząd ten może mieć charakter zawodowy, a więc pobierać z majątku stowarzyszenia lub fundacji ustalone wynagrodzenie, czyli być pracownikami etatowymi. Mogą to też być osoby działające pro publico bono, a więc nie pobierające żadnego wynagrodzenia.
czyli ten zarząd, jak i inne organy kierują pracami danej organizacji. W zależności od potrzeb można tworzyć oprócz zarządu również inne organy władzy, takie jak komisje, rady, zespoły, które zajmują się wyznaczonymi zadaniami. No i podobieństwa w działalności fundacji i stowarzyszeń to również zasady działania. Obydwie organizacje muszą posiadać statut. W tym akcie zawarte są wewnętrzne przepisy organizacji, które określają podstawowe zasady jej funkcjonowania. I oczywiście w obydwu przypadkach reguły zawarte w statucie muszą być zgodne z obowiązującym prawem, czyli z tymi dwoma ustawami chociażby, które przytoczyłem wcześniej. Jeszcze jedna kwestia, mianowicie na pewno słyszeliście o czymś takim jak organizacje pożytku publicznego. Obok z Wikipedii zaczerpnięte jest logo. Zawsze po nowym roku w telewizji, generalnie w środkach masowego przekazu pojawia się bardzo dużo takich reklam zachęcających obywateli do przekazania jednego swego procentu z podatku na rzecz takiej organizacji. I teraz jeśli chodzi o te organizacje pożytku publicznego. Funkcjonowanie tych organizacji określa ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. I taki status może uzyskać organizacja pozarządowa, która jest aktywna społecznie, czyli działa charytatywnie, prowadzi działalność patriotyczną, kulturalną, edukacyjną, związaną z ochroną zdrowia i tym podobne. Czyli to nie może być organizacja o charakterze na przykład politycznym, prawda? Co jeszcze? Jakie korzyści są z posiadania takiego statusu organizacji pożytku publicznego? Otóż zwolnienie z podatku dochodowego, opłat skarbowych i sądowych, a także możliwość, o czym już wspominałem, pozyskiwania 1% podatku dochodowego od osób fizycznych, prawda? I każda osoba fizyczna zobowiązana do złożenia deklaracji podatkowej nazywanej PIT ma możliwość przekazania, zadecydowania o 1% swego podatku właśnie na taką organizację. Ale z uzyskaniem statusu organizacji pożytku publicznego związane są nie tylko same benefity, ale również dodatkowe obowiązki. I takim podstawowym obowiązkiem takiej organizacji pożytku publicznego jest obowiązek upubliczniania rocznych sprawozdań finansowych i merytorycznych ze swej działalności. Czyli o ile fundacje, stowarzyszenia, które nie posiadają tego statusu organizacji pożytku publicznego, oczywiście zobowiązane są złożyć takie sprawozdanie ze swojej działalności, sprawozdanie finansowe odpowiednim urzędom, ale nie muszą tego upubliczniać, to organizacje pożytku publicznego muszą już takie sprawozdania upubliczniać. I jeżeli weszlibyście sobie chociażby na stronę Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, czy jakiejkolwiek organizacji pożytku publicznego, to zapewne znajdziecie tam zakładkę, w której znajdziecie informacje o sprawozdaniach finansowych i merytorycznych, bo to jest obowiązek tych instytucji. Na koniec zastanówmy się nad tym, czy społeczeństwo polskie jest społeczeństwem zatem obywatelskim i jaką to ma skalę. Pierwsza informacja, wszystkie tutaj dane statystyczne zostały zaczerpnięte ze strony Głównego Urzędu Statystycznego. Główny Urząd Statystyczny raz na 2 lata przygotowuje specjalny raport kilkusetstronicowy dotyczący organizacji pozarządowych. Pierwsza rzecz to struktura zbiorowości badanych organizacji non-profit na przestrzeni lat 2014-2018. I tu zwróćcie uwagę, ta najwyższa, no w tym okresie nieco takich organizacji trzeciego sektora nam przybyło.
Przybyło również, ale zobaczcie, mamy 101 tysięcy w 2018 roku, 101 tysięcy takich organizacji, natomiast tylko 9300 uzyskało status organizacji pożytku publicznego, czyli może się starać o ten 1% podatku. Najwięcej organizacji pozarządowych to stowarzyszenia i podobne organizacje społeczne, które w 2018 roku stanowiły 69,1 tysiąca oraz fundacje 14,5 tysiąca. Kolejna kwestia, sprawa to struktura organizacji non-profit według województw i regionów. Tak? I tutaj znowuż mamy na tę malutką mapkę ukazującą całą Polskę. Zwróćcie proszę uwagę, najwięcej mamy zatem znowuż stowarzyszeń, znacznie mniej już fundacji, no i związki zawodowe czy samorządy gospodarcze, one już stanowią niewielki ułamek tych organizacji pozarządowych. Kolejny slajd ukazuje nam odsetek organizacji non-profit według głównej dziedziny działalności w województwach. I tak, zwróćcie proszę uwagę, że najwięcej stowarzyszeń i fundacji są to organizacje, które działają w dziedzinie sportu, turystyki, rekreacji, realizowania jakiegoś swojego hobby. W znacznie mniejszym zakresie są to już sprawy zawodowe, pracownicze, czy też ratownictwo, a także kultura i sztuka. Tutaj z reguły w skali państwa najmniej tego typu organizacji funkcjonuje. Czy Polacy chętnie w dużej liczbie działają na rzecz organizacji pozarządowych? No tu niestety muszę was zmartwić, nie jest to zbyt duży odsetek ludzi. Tak, w skali kraju, jak sobie spojrzymy, to jest to na każde 10 tysięcy przypada około 1,5-1,6 osoby. W województwie kujawsko-pomorskim między 1,3 a 1,4 osoby działa w jakiejś organizacji pozarządowej na każde 10 tysięcy. W skali kraju tutaj badania z około 2014 roku pokazują, że w takich organizacjach pozarządowych w sumie zrzeszonych jest nie więcej niż 9% Polaków. Tak? A zatem rzeczywiście niezbyt dużo osób angażuje się w to życie publiczne. To niestety jest błąd tak naprawdę. Warto się angażować w taką działalność społeczną. No i na koniec struktura finansowa. Proszę zwróćcie uwagę, że fundacje i stowarzyszenia dysponują różnego rodzaju środkami finansowymi. Generalnie rzecz biorąc, znaczna część tych fundacji i stowarzyszeń, czyli mniej niż 50%, ale więcej niż 25%, to są fundacje i stowarzyszenia, które rocznym majątkiem dysponują w granicach 10 tysięcy złotych. Kolejna część tortu, ta jaśniejsza, jak spojrzymy, to fundacje i stowarzyszenia, które dysponują majątkiem rzędu od 10 do 100 tysięcy, więc to już są to pieniądze przeznaczane na działalność takich organizacji. I stosunkowo niewiele jest organizacji pozarządowych, chociaż nadal jest ich dosyć sporo, które dysponują majątkiem powyżej 100 tysięcy. A zatem proszę zwróćcie uwagę, mimo że Polacy dosyć mało angażują się w taką działalność, to jednak proszę zwróćcie uwagę, że te organizacje pożytku publicznego dysponują naprawdę całkiem sporymi finansami. Z mojej strony to wszystko. Zachęcam was zatem bardzo serdecznie do angażowania się w różnego rodzaju
działalność taką wolontariacką, charytatywną. Twórzmy to społeczeństwo obywatelskie. No, warto zainteresować się losem nie tylko tej wielkiej ojczyzny, dużej ojczyzny, ale też i tych małych naszych ojczyzn. Także tym apelem kończę dzisiejszą lekcję. Dziękuję i do zobaczenia za tydzień.